Dano Państwu opinię na rozpoczęcie posiedzenia Rady na podstawie ustawy. Posiedzenie Rady jest prawomocne wobec posiadania stanowiącej forum do podejmowania uchwał. Otwieram 25. sesję Rady Dzielnicy Szóstego Nowic. Witam serdecznie przybyłych gości Fundacji Stańczyka, jak również mieszkańców. Wprowadzenie projektu porządku obrad. Punkt pierwszy, ustalenie porządku obrad. Punkt drugi, przyjęcie protokołu sesji 23. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu sesji 24. Punkt czwarty, podział dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na zadania priorytetowe w roku 2013, punkt numer 219a, po autopoprawce zarządu. Punkt piąty, zmiana w planie rzeczowo-finansowym wydatków dzielnicy szóstej Konowice na rok 2013, punkt numer 220. Punkt szósty, opinia do projektu zmiany ordynacji wyborczej w wyborach do rad dzielnic miasta Krakowa, punkt numer 221. Punkt siódmy, oświadczenia i komunikaty. Do chwili obecnej wpłynęły do mnie dwa wnioski o wprowadzenie uchwał do porządku obrad dzisiejszej sesji. Z odstąpieniem od wymaganego 10-dniowego terminu złożenia projektu pana wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy. I czy są jeszcze jakieś inne ewentualne zgłoszenia? Nie widzę. W takim razie przedstawiam te wnioski. Pierwszy wniosek jest o wprowadzenie punktu do porządku obrad dzisiejszej sesji w sprawie zmiany na liście zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie programu Bezpieczny Kraków, druk numer 222. Przystępujemy w takim razie do głosowania tego wniosku do porządku obrad. Kto z pani i panów radnych jest za przyjęciem wniosku, zechce podnieść rękę do góry, a Łukasz przeliczy. Czyli 19, tak? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Uchwała, która dotyczyła tego wniosku, będzie rozpatrywana w punkcie 7 porządku obrad. Kolejny wniosek o wprowadzenie punktu do porządku obrad dotyczy przekazania terenu zielonych w obrębie ulic Rydla, Rodakowskiego, Kmietowicza, Krakusu oraz linii kolejowej 133 o działkach o numerach 167/47, 167/48, 167/49, 793/3, 792/4, 792/5, 167/45, obręb do rezyny numer 2 Krowodza na rzecz gminy miejskiej Kraków z przeznaczeniem na zieleń publiczną. I to jest druk projektu uchwały druk numer 223. Przystępujemy w takim razie do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem wniosku, zechce podnieść rękę do góry, a pan radny przeliczy głosy. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Nie zgadza się. Stwierdza, że wniosek został przyjęty. Uchwała, która dotyczyła tego wniosku, będzie rozpatrywana w punkcie 8 porządku obrad. Czy są jeszcze jakieś inne propozycje zmian do porządku obrad? Nie widzę, nie ma więcej wniosków. W takim razie stwierdzam, że po uwzględnieniu poprawek porządek obrad został ustalony. Przechodzimy do punktu drugiego porządku obrad, to jest przyjęcie protokołu sesji 23 Rady Dzielnicy 6. Czy ktoś z Państwa chciałby złożyć pisemne sprostowanie do protokołu 23 sesji? Nie widzę, ponieważ nie wpłynęły również żadne pisemne sprostowania. Stwierdzam, że protokół został przyjęty. Przechodzimy do punktu kolejnego, trzeciego porządku obrad. To jest przyjęcie protokołu sesji 24 Rady Dzielnicy 6.
Czy ktoś również chciałby złożyć sprostowanie do protokołu 24? Nie wpłynęły również żadne pisemne żądania sprostowania do protokołu i stwierdzam w takim razie, że protokół został przyjęty.